Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biohacking Nie Tylko. Dzisiaj jest bardzo ciekawym i nietypowym gościem jak na mój podcast, ponieważ będzie to Damian Augustyniak, który jest zawodowym graczem w FIFA zawodowym esportowcem. I esport jest typowo. Dyscypliną, gdzie biohacking jak najbardziej może się sprawdzić, gdzie poprawa pracy mózgu bardzo dobrze może się sprawdzić. Także dzisiaj będziemy mieli okazję przepytać zawodowego gracza, jak to wygląda tutaj, właśnie pod względem zdrowotnym, pod względem biohackingu i jak w ogóle zostać zawodowym graczem. Witaj, Damian, bardzo nam miło. Witam, dziękuję za zaproszenie. I Damian jest jednym z najlepszych tutaj polskich zawodników właśnie w FIFA, który grał w różnych zespołach zawodowych w AS Romie, obecnie w Tundra Esports oraz też w polskiej reprezentacji, ale swoją przygodę ze sportem, zacząłeś od y, właśnie piłki takiej tradycyjnej, kopanej, y, w klubie GKS Buchatów i tak jak przez, też przed, y, przed nagraniem rozmawialiśmy, y, przygodę z FIFA, jak na, jak na zawodnika, szczególnie FIFA, zacząłeś dosyć późno, bo raczej tutaj wiele osób gra od najmłodszych lat i, i po prostu no już w wieku nie wiem, 15-16 lat bardzo często jest zawodnikami, więc jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć o swojej tutaj historii, właśnie jak to się zaczęło y, z FIFA, w jakim wieku. I jak to obecnie też wygląda u Ciebie? No więc tak jak powiedziałeś, tak wszystko zaczęło się od, od tej piłki noży na, na normalnych boiskach. Mój tata był zawodowym piłkarzem i wiadomo, jako, jako dzieciak zawsze chcesz być jak twój tata, tak? Sam mm -hmm. starałem się być piłkarzem przez około 12 lat. Po tym czasie zdecydowałem się troszkę zmienić swoje życie, poszukać, poszukać czegoś innego. A więc wyjechałem z moją małą do, do Londynu, i ta FIFA przyszła dosyć e, przypadkowo, można powiedzieć. tak? Gdzieś tam zawsze wiadomo, zawsze gdzieś tam grałem, czy to na obozach, czy to u siebie w domu. E, Konsole się miało i, i grało się czy to w FIFA, czy w PS, ale nigdy nie myślałem o tym jako, jako pracy, tak? Jako graniem profesjonalnym, po prostu dobrze się bawiłem. I gdy przyjechałem tutaj do, do Anglii. Tak naprawdę pierwsze co to sobie zarobiłem na tą konsolę. Kupiłem sobie nową FIFA, wtedy to była FIFA 17. I, I zacząłem grać. I zobaczyłem, że robię dobre wyniki w Food Champions. Jest to tryb w grze FIFA, gdzie możesz porównywać swoje wyniki do innych profesjonalnych graczy. I tak to po prostu wyszło. Tak naprawdę nie ma tutaj wielkiego planu <laughs> niczego, bo to naprawdę bardzo losowe. i ale cieszę się, bo znalazłem jakby swoje, swoje miejsce w życiu na ten moment, tak, które, które chcę robić przez jeszcze długi czas. Mhm. Czyli po jakim czasie od powiedzmy rozpoczęcia takiego jakiegoś mocniejszego grania, e, byłeś w stanie już porównywać się z zawodowymi graczami? No bo wiadomo, że mnóstwo osób gra w FIFA, tutaj jest dosyć duży jakby e, duża konkurencja, więc jak to jak to wyglądało? Nie wiem, po miesiącu już grania już rzeczywiście był ten poziom taki wysoki? Nie, aż, aż tak łatwo nie było, można powiedzieć. E, oczywiście granie już e, kilka lat wcześniej, tak czy to z słopakami na obozach, e, czy jakieś inne takie e, śmieszne turnieje, e, gdzieś tam mi pomogły, jakby już rozumieć tą FIFA, tak jak się powinno w nią grać. E, ale w FIFA 17 na początku, gdy wyszło to właśnie w Foot Champions, wbiłem rangi e, Gold 1, e, co nie jest. E, nie jest jakieś najlepsze, tak? Później po około trzech miesiącach udało mi się wbić pierwsze top 100, czyli byłem w tym właśnie top 100 zawodników już na całym świecie, tak więc to był taki duży, duży przeskok. A mój pierwszy turniej zagrałem około 6 lub 7 miesięcy po, po wyjściu w się 17 i były to Mistrzostwa Polski. Na, którym, na których zająłem trzecie miejsce, przegrywając tylko i wyłącznie na późniejszego triumfatora, Miłosza, <grywania> 93. Mhm. Więc był to, był to bardzo fajny turniej dla mnie, naprawdę byłem zadowolony z tego. I tak naprawdę od tamtego momentu wiedziałem, co chcę robić w życiu, tak? Wiedziałem, na czym chcę się skupić, bo do tego momentu nie ukrywam, że troszkę skakałem, czy to po jakichś szkołach, czy to po jakichś takich pracach dorywczych. Ale od tamtego momentu już tylko i wyłącznie skupiłem się na graniu i, i wyszło mi to na dobre. I tutaj to jest też bardzo ciekawa kwestia, no bo jak ktoś sobie gra w FIFA, nie wiem, raz w tygodniu, czy tam kilka razy w tygodniu, to jest to jakaś tam metoda rozrywki, chociaż też emocjonująca. Na pewno do, tego, do tych emocji też podejdziemy, ale jak to wygląda u zawodnika, u zawodowca, tak? To po pierwsze, jak długo musisz dziennie trenować, czy to jest codziennie. I po drugie, czy to jest taka przyjemność, czy to jest bardziej dla ciebie jakiś obowiązek, jak to, jak to w ogóle odbierasz jako, jako zawodnik? Osobiście jest, jest duży przeskok, jeśli chodzi o granie takie co już my, nie wiem, raz dziennie tak, albo przychodzisz sobie po pracy, czy po szkole mm -hmm. pograć w FIFA raz na jakiś czas z kolegami, czy to nawet jakieś turnie jest. Jest zupełnie inne podejście, gdy. Masz coś innego w dniu do zrobienia i później grasz w FIFA dodatkowo, niż jak masz nastawienie to, że FIFA jest Twoim e, takim głównym głównym zadaniem, można powiedzieć, tak. Mm -hmm. e, bo ja jednak wchodzę w tą FIFA dzień w dzień, gram w nią, jest to moja praca i już nie ukrywam, że takiej e, wielkiej radości z gry już nie ma. <laughs> e, jeśli chcę mieć radość z grania, albo po prostu. Z tego co robię, to albo nie gram w ogóle, albo gram sobie w jakieś inne gry, tak totalnie dla rozluźnienia, żeby troszkę odskoczyć od tej FIFA, tak? Jak, jak odpalam FIFA, to już jest dla mnie tylko i wyłącznie 100% skupienie i trenowanie i po prostu bycie najlepszym zawodnikiem, jak tylko mogę być. Lub oczywiście mogę też streamować, tak? Bo streamuję. Mhm. Na, na Twitchu i to też jest również e, jakaś zabawa, ale no mówię, no jest zupełnie inne podejście, e, jest spory nacisk na to, żeby przynajmniej już ode mnie, tak nie mówisz tutaj od drużyn, e, ale ode mnie, żeby być tutaj prezentować się jak najlepiej i, i grać jak najlepiej rok w rok. No właśnie, no i to jest, to jest bardzo ciekawe, że pewnie jak zaczynałeś w ogóle grać w tą FIFA na 17, czy już szczególnie wcześniej, no to była to czysta przyjemność, a teraz jednak tej przyjemności nie ma po latach, więc to jest, to jest bardzo ważna rzecz. A ile mniej więcej godzin dziennie w tygodniu poświęcasz właśnie nagranie? I też, bo czytałem, że różnie, różnie można trenować, tak? Można z zawodnikami, zawodowcami mhm. trenować, można pewnie przez internet. Jak to, jaki właśnie rodzaj, jak to wygląda w praktyce, jak się trenuje po prostu w FIFA? Tak, jest. Jest bardzo dużo czynników, na które to wpływają. FIFA jest taką grą, gdzie co rok mamy nową edycję FIFA, prawda? Mm -hmm. Więc gra się diametralnie tutaj zmienia. Więc większość graczy zawsze te pierwsze, załóżmy dwa, trzy miesiące spędza na, na takim po prostu grindowaniu, jak to lubimy mówić, tak? Czyli mm -hmm. <laughs> dzień w dzień wchodzisz i grasz po te kilka godzin przynajmniej. Pierwszy miesiąc, tak naprawdę, to wchodzisz w tą grę i grasz po 7-8 godzin dziennie. Jeśli tylko możesz, oczywiście, bo czasami przerwa jest wskazana, tak. Ale pierwsze trzy miesiące są naprawdę intensywne odnośnie, odnośnie trenowania, bo jest to nowa gra, to po pierwsze. Po drugie, mamy sporo paczy, czyli zmian w grze, mhm. które albo naprawiają różne błędy, albo po prostu zmieniają dalej. Dalej rozgrywkę, więc jako profesjonalny gracz musisz, jeśli jesteś szybszy od innych w odkryciu jakiegoś zagrania, które ci pomoże zdobyć bramkę, tak, albo pomoże ci się lepiej bronić, to masz już znaczną przewagę w turniejach i w różnych ważnych meczach. Więc jest tak naprawdę taki wyścig z czasem, można powiedzieć, te pierwsze 2-3 miesiące, które gracze mają. A później po tych 3 miesiącach, gdy gra już nie ma. Nie ma aż tak tylu zmian, już mniej więcej każdy wie, jak się powinno grać w tą grę, tak? co działa, a co nie. Wtedy można sobie troszkę wrzucić, wrzucić na luz, i wtedy już tylko trzeba się bardziej przygotowywać pod względem takim mentalnym, tak, a nie, a nie takim czysto skillowym, w grze. Wtedy bardziej wchodzi już w granie takie. Jakby, jak sobie rozłożyć trening, tak, żeby być dobrze przygotowanym na turniej, albo kiedy sobie zrobić przerwę, kiedy powinienem docisnąć, i, i takie tutaj aspekty wchodzą, wchodzą wtedy w grę. Tak, i to nas będzie mega ciekało, mega interesować, zaraz do tego też przejdziemy, ale tutaj, właśnie z tymi różnymi wersjami FIFA i patchami, to właśnie też y, trochę się tym interesowałem, na przykład. Może być tak, że w jednej Fifie łatwiej jest wrzucać tak? z boków na przykład i strzelać główką, czy tam ogólnie z góry. Z drugiej strony w innej Fifie może być łatwiej strzelać z dystansu i to też się zmienia. I też o tym trochę czytałem, że to jest dosyć mocna różnica, tak? Po prostu w ogóle jak się gra w Fifie zależy od, od rodzaju Fify, czy od rodzaju patcha, prawda? Mm, tak jest, uh, dokładnie tak mówisz. Um... Największe zmiany zawsze się pojawią jakby między grami, tak, czyli między np. przykład FIFA 19, FIFO 20 albo między AFIFO 21, ale w trakcie sezonu na przykład dajmy tutaj naszą grę aktualną, czyli FIFA 21 gra jest już na rynku około 6 miesięcy i tak naprawdę mieliśmy już trzy różne mety, jakby to, jak to gracze mówią, czyli. Trzy różne rodzaje gry, można powiedzieć, jakby jak powinno się grać. Najpierw były to bardzo długie prostopadłe piłki, gdzie każdy je próbował, bo było je bardzo ciężko bronić. Później mieliśmy granie formacjami, na przed z pięcioma obrońcami, żeby właśnie zapobiec tym prostopadłym piłkom. I teraz aktualnie mamy granie jednym z wodem który nazywa się Directional Nutmeg, tutaj jeśli ktoś jest związany z FIFA to wie, ale głównie chodzi o to, że jest to zwód, który daje spore przyspieszenie dla zawodnika atakującego i pozwala, pozwala minąć łatwiej obrońcę, tak, przeciwnika. Jest to bardzo ciężkie do, do obronienia, przez co tak naprawdę 99 graczy to używa aktualnie. Tak Także jakby to też. Nie powiedziałbym, że gra się zmieniła diametralnie, ale jak już dochodzi się do pola karnego przeciwnika, to pojawiają się różne różne metody dostrzegania bramek, tak? I te pacze właśnie wpływają na to, jak ci profesjonalni gracze właśnie kończą tę sytuację i jaka jest największa szansa dla Ciebie, żeby, żeby strzelić tą bramkę i wygrać mecz. Kurczę, to aż tak nigdy nie wiedziałem, że to jest aż tak, że, że są konkretne strategie, które wszyscy jakby stosują. Czyli to jest pewnie tak, że ktoś odkrywa jakąś strategię, tak, i potem to jest po prostu powielane. Tak, tak okay. oczywiście nie każdy musi to stosować. Są e, różne style gry, tak, niektórzy mają, mają jakiś tam swój styl gry, ale e, jeśli mam to tak uogólnić dla, dla całej tutaj e, publiczności, hmm. więc e, tak to najłatwiej najłatwiej wytłumaczyć. E, tak jak mówiłem wcześniej, jest to, FIFA to jest taki wyścig z czasem. E, Ktoś odkryje jakieś zagranie, które jest bardzo mocne, wrzuci na Twittera, czy to na inne jakieś media społecznościowe, i wtedy każdy stara się trenować również to samo. Tak i wtedy patrzy, czy to podchodzi pod jego styl gry, czy nie podchodzi, i wtedy podejmujesz decyzję, czy chcesz to używać, czy nie. Ale raczej w FIFA mamy coś takiego, że po 4-5 miesiącach większość graczy gra bardzo podobnie. Liczą się tylko te. Detale już pod koniec, gdy masz wykończyć akcję, lub zrobić ten ostatni zwód, gdzie wtedy wychodzi taki prawdziwy skill, kto jest, kto jest lepszy, a, a kto gorszy. To, to mega ciekawe, bo też oglądałem trochę właśnie i, i tutaj z Mistrzostw Polski, czy z Extra Glasa Games trochę meczów właśnie różnych zawodników i nie widziałem, że tam jakaś, że to jakaś jest podobna strategia, ale to no, pewnie trzeba się trochę, chociaż trochę na tym znać, więc to, to mega ciekawe. I teraz przechodząc do właśnie do rzeczy, o których już spełnia, wspomniałeś o, o aspekcie mentalnym. W jednym z wywiadów właśnie mówiłeś, że w Romie był właśnie psycholog i to tutaj wpływało korzystnie na grę. E, tutaj też mówiłeś o tym aspekcie mentalnym, kiedy przycisnąć, kiedy odpuścić. E, ja też grałem w FIFA lubię sobie, no, grałem raczej na żywo, lubię sobie powiedzmy pokrzyczeć tam, wiadomo, mm -hmm. też czasem się zdenerwować i to jest dla mnie takie mega emocjonujące, a już tak przegrywam, no to, no to już w ogóle... E... Ktoś może zostać obrażony, wiadomo, jak ktoś ze mną wygrywa. Więc y, dla mnie jako dla Mar to, to, to grając po prostu to, typowo dla przyjemności. Jest to po prostu takie emocje, że czasem nawet też staję z kanapy i tak dalej. Więc jak to jest u zawodowca, gdzie też oprócz tego, że y, wiadomo poziom jest wyższy, no ale gra się no, po prostu zawodowo, tak? Gra się dla jakichś tam konkretnych celów, y, jak to właśnie wygląda z tym stresem? No bo to podejrzewam, że y, aspekt mentalny jest jedną z głównych rzeczy, która najlepszych zawodników po prostu wyróżnia. Tak, jest to zdecydowanie najważniejsza, rzecz bym powiedział na ten moment. Co do, co do pracy z psychologiem, gdy byłem w, w Romie, pracowałem z jednym około półtora roku, może dwa lata, już teraz dokładnie nie pamiętam. I poczułem, poczułem naprawdę sporą różnicę, bo też to był taki okres, gdzie po pierwszym moim udanym roku zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata od razu. Um, miałem, miałem spory kryzys w moim drugim roku na profesjonalnej scenie, i właśnie wtedy Roma zdecydowała się już nie tylko dla mnie, ale też dla całej drużyny, bo wtedy byliśmy jakby w jednym gaming house w Londynie, mm -hmm. więc to też fajnie zadziałało. Da, jeden psycholog był dla czterech, czterech graczy, tak? Um, i nam, nam w tym bardzo pomógł, tak? bo widać dużą różnicę w tym, jak przygotowujemy się do turnieju, jak reagujemy w turnieju. Ja osobiście jestem graczem, który raczej woli być spokojny podczas meczów, choć oczywiście nie jest to łatwe czasami. Mm -hmm. Szczególnie w takich gry jak FIFA, zresztą nawet na streamach w tym roku widać, że troszkę taki żywszy jestem, można powiedzieć. Oczywiście czasami na streamie robię to typowo tylko dla, mhm. dla widzów, tak, ale, ale nie ukrywam, że również jakby sam na turniejach, też, to, też zwróciłem uwagę, że nie jestem aż tak spokojny, jak, jak kiedyś byłem. I mówię, no, tak, tak wspominałem wcześniej. Te, te pierwsze trzy miesiące fify są takim wyścigiem, gdzie szukasz nowych taktyk, nowych nowych ustawień, a później już wchodzi gra mentalna. Potem już wchodzą te detale i wtedy to przygotowanie takie mentalne, czy, czy z psychologami, czy, czy samemu naprawdę, że zależy od człowieka, tak? Ale jest naprawdę bardzo ważne i powiedziałbym, że więcej niż 50% jakby wyniku idzie właśnie w tym kierunku, tak? Jak się przygotowałeś mentalnie, jak podchodzisz do meczu, jak podchodzisz do twojego przeciwnika, bo nie ukrywam, że w FIFA jest sporo meczów, gdzie po prostu widać, tak? Widać, gdzie jeden zawodnik przegrał już jakby zanim jeszcze w ogóle mać się rozpoczął. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> to jest chyba najłatwiej, jak to mogę wytłumaczyć, więc ja osobiście nie uważam, że jestem jakimś najlepszym zawodnikiem pod względem mentalnym, ale nadal staram się nad tym pracować i, I po prostu mam nadzieję, że kiedyś zacznę wygrywać te różne turnieje, tak? I wtedy będzie to takie jakby zwiększenie, że ta praca nie poszła, nie poszła na marne. Mm -hmm. No i właśnie, no i tutaj pod względem mentalnym, czy stosujesz jakieś konkretne techniki, nie wiem, czy medytacji, czy jakiejś relaksacji, czy właśnie, nie wiem, też pod względem przeciwnika podchodzisz do tego, że starasz się go jakoś tam w myślach uznać za słabszego, że, że swoją pewność siebie jakoś tam podnieść. Jak to wygląda z takiego przygotowania, może jeszcze poza, poza meczowego? Mm -hmm. um, miałem sporo... Jakby szkolak, w czym pracowałem, pokazywał mi kilka różnych rzeczy, które mogą mi pomóc, tak. Jeśli chodzi typowo już w trakcie meczu, robienie różnych pauz podczas meczu. Nie wiem, załóżmy tak, w środku ktoś robi, na przykład timeout, tak, żeby w FIFA zrobić sobie po prostu taką przerwę. Mamy trzy możliwe przerwy podczas każdego meczu. 45 sekund, prawda? Tak, 45 lub minuta już teraz sam do końca nie jestem pewien, ale to jest wystarczająco żeby się, żeby się zresetować, tak? Oczywiście pokazywał mi tam różne techniki też głębokich tutaj wdechów, wydechów, żeby troszkę rozluźnić te mięśnie, zwolnić też bicie serca, bo czasami jednak wali serduszko mm -hmm. przy, przy ważnych meczach. Jeśli chodzi o przygotowania do turniejów same, to pokazywał mi różne też taktyki typu jakby wyobrażanie sobie, co się może wydarzyć, tak? Dzień przed turniejem, najlepiej przed snem. Trzymanie jakby swoich rutyn, tak? Czyli mniej więcej spanie tyle samo godzin, albo taką rutynę już typowo przed turniejem, żeby mieć zawsze taką samą, żeby jakby, to typowo nie pomagać ci w meczu, tak? Ale gdzieś tam w myślach zawsze poczujesz się troszkę swobodnie, jeśli zawsze robisz tą samą rutynę i po prostu łatwiej jest ci jest wejść w ten turniej później. Jasne, to do rutyn jeszcze właśnie też jestem bardzo ciekawy, jak to, jak to wygląda właśnie z ze snem i tak dalej, no czyli tutaj ogólnie rzecz biorąc metody redukcji stresu jak najbardziej są wskazane z tego, co mówisz i yy, mimo, że grasz od lat, tak, no meczy setki, tysiące, yy, też szczególnie ważniejsze jest jakiś tam rzeczywiście stres, tak, to, jest to stresujące wydarzenie. Mhm. Tak, ja jestem osobą, która uważa, że nieważne ile masz lat we sporcie, nieważne jak jesteś doświadczony. Nerwy zawsze się pojawią, tylko teraz pytanie jest dla Ciebie, czy te nerwy przełożysz w pozytywną energię, czy w negatywną, tak? Oczywiście wydaje mi się, że większość ludzi jednak zamieniają w tą negatywną, przez co nie lubi być zestresowanym, ale ja uważam, że naprawdę może Ci to dać takiego kopa na turnieju, który pozwoli Ci zagrać lepiej niż, niż kiedykolwiek grałeś online, jakby w swoim domu, tak? Swoje sypialni, więc jakby zawsze przy każdym turnieju pojawiała się jakaś nowa rzecz, której nie rozumiałem do końca. I też zawsze z moim psychologiem, właśnie po każdym turnieju robiliśmy sobie takie notatki, tak, jakby co się wydarzyło, jak zarogowałem na daną rzecz, na jakąś bramkę, czy to na jakieś uczucie, tak, załóżmy, które nie, nie czułem wcześniej. I jakby starałem się po prostu wziąć tą swoją całą wiedzę, żeby. Żeby nic mnie nie, już nie zaskoczyło później w, w, w przeszłych turniejach. Okej, okay, to mega ciekawe, że to też i, i że to też daje, duże, duże efekty, więc, więc to bardzo dużo świadczy o tym, jak, jak tutaj praca umysłu jest, jest ważna. I przechodząc do takich aspektów właśnie zdrowotnych i biohackingowych, właśnie tutaj mnie bardzo interesuje, jak u Ciebie wygląda, jeżeli to jest w miarę stałe, rytm dobowy, czyli czy bardziej grasz w nocy, czy bardziej w dzień? Mhm. Czy późno wstajesz, czy wcześniej wstajesz, i czy to właśnie jest jakieś tam zmienne, czy, czy w miarę regularne, jak to mniej więcej wygląda? Jest to zmienne, ponieważ mamy też różne turnieje o różnych godzinach, mhm. więc zawsze staram się dostosowywać jakoś tydzień czy dwa przed turniejem do, do następnych dwóch tygodni, tak? Załóżmy, czy tam miesiąca. Um. Problem jest taki, że my te turnieje już, które nas kwalifikują do Mistrzostw Świata, tak, Kwalifikacji mamy zawsze od godziny 11-12, czyli tutaj wiadomo, musimy wstawać, musimy wstawać wcześniej, a takie turnieje dzienne, gdzie możemy sobie trenować, mamy w godzinach 23-22, więc jest to spory przeskok, tak, gdy trenujesz o godzinie 23 lub w nocy, a ty w godziny o godzinie 12, więc jest to dosyć zmienne w moim, w moim wypadku, bo zawsze chcę być jakby w pełni sił, tak? Nie chcę, nie chcę trenować, gdy jestem zmęczony, więc aktualnie na przykład jestem teraz w sytuacji, gdzie mam kwalifikację za półtora tygodnia dokładnie, i od tego momentu będę się starał już wstawać o godzinie 10 lub nawet wcześniej, tak? Ale ostatnie 2-3 tygodnie. Raczej starałem się chodzić spać troszkę później i wstawać o godzinie 12 tak, żeby być gotowy na te turnieje o godzinie 23 i grać po w nocy, żeby być w pełni sił. Także jest to, jest to zmienne dla mnie, patrząc na to jakie mamy teraz możliwości właśnie trenowania i grania tych kwalifikacji. Ale ogólnie jeśli chodzi o sen, no to mam jakby po pracy z moim psychologiem ustaliliśmy, albo może nie ustaliliśmy, ale zauważyliśmy, że najlepiej mi się gra, gdy śpię około 7 godzin przed turniejem, już tak typowo. Ale jeśli chodzi o takie codzienne spanie, no to około 8-9 godzin, jak jest to tylko możliwe. Okej, okay. to mega ciekawe, że przed turniejem spać mniej i, mhm. i to wpływa na wyniki dobrze, tak? E, tak. Znaczy, przynajmniej tak wyszło z naszych wniosków, tak jak mówię, zawsze. Przy każdym turnieju staraliśmy się wziąć jakieś takie rzeczy i przeanalizować, albo zawsze mnie tam dopytywał, tak? Jak się czułem, gdy coś się wydarzyło i, i takie, takie szczegóły. Więc e, ciekawe było to dla mnie, gdzie e, pierwsze turniej, gdzie po prostu nie mogłem spać i wyszło mi około tam 6,5-7 godzin, e, wygrałem ten turniej, tak? I czułem się naprawdę dobrze. Czułem się, że. Po prostu mogę się skupić tylko na jednej rzeczy. Pomogło mi się to skupić tylko, na, tylko i wyłącznie na turnieju, nie myślałem o niczym innym. I oczywiście, jeśli turniej jest bardzo długi, to może to wpłynąć też negatywnie, bo pod koniec dnia może być lekko zmęczony, ale jednak czułem to, że miałem taką dodatkową energię przez pierwsze kilka godzin, tak? I szczególnie właśnie to skupienie było o wiele lepsze niż, niż normalnie by było przed dłuższym śnie. Okej, okay, no to też, też mega ciekawe, bo, bo rzeczywiście są badania, że, że krótki sen może tej, jeżeli na co dzień się wysypiamy, działać tak pobudzająco i, i korzystnie na nastrój, więc, więc to mega ciekawe, ale z drugiej strony na co dzień starasz się te 8, 8 godzin yy, spać, tak? Czyli o ten sen też dbasz, żeby, żeby odpowiednia jego ilość była. Tak, myślę, że na... gdybym robił tak na dłuższą metę, czułbym się po prostu wiecznie wyspany. <grym> jest, to, jest to bardzo możliwe. Oczywiście nie próbowałem, ale po prostu przy takim grafiku, że tak powiem, jak ma profesjonalny gracz, po prostu mogę sobie pozwolić, żeby, żeby się wyspać, tak? Jest to jednak. Nie mam tutaj danych godzin, kiedy muszę trenować, kiedy muszę grać. Mogę sobie sam to dostosować, więc kiedy mogę, oczywiście to, to staram się to robić, ale tak jak mówię, przed turniejami albo w trakcie turniejów staram się trzymać tych około 7 godzin, tak? Mi to zawsze pasowało. Okej, okay. i tutaj no. No to, że są te turnieje o różnych godzinach to aż tak diametralnie różne, bo te 12 godzin różnicy, no to mega tutaj yy, rozwala na no ten rytm, ciężko to utrzymać. A zauważyłeś, że lepiej to byś grał rano albo, albo wieczorem? Że jest jakaś tam różnica, o której godzina grasz? Myślę, że większość graczy woli grać wieczorem. Mhm. <laughs> um, jakby tutaj wstanie rano i granie jakby mnie nie przeszkadza, problem na czym pojawia się Właśnie, gdy zaczynamy od tej 11, tak, 12, e, gramy przez te 4-5 godzin, i potem załóżmy, bo te, w aktualnym formacie, może najpierw tutaj dam jakiś kontekst dla, dla mhm. widzów, dla słuchaczy, że w aktualnym formacie mamy e, jakby drabinkę wygranych i drabinkę przegranych, tak? Mhm. Więc e, załóżmy, że w pierwszy dzień, w sobotę, wygramy 4 rundy w drabince wygranych, przegramy tą piątą, to musimy czekać około 3 godzin, 2-3 godzin na mecz w drabince przegranych, co jest sporym problemem, przynajmniej dla mnie. Jeśli mam grać przez jakieś 4-5 godzin bez przerwy, dla mnie nie ma różnicy czy rano czy wieczorem, ale jeśli muszę czekać na jakiś mecz, no to już wtedy jest troszkę, troszkę za późno. I może właśnie wtedy to spanianie na 7 godzin już troszkę przeszkadza, tak? bo jednak jest, jakby te moce z ciebie zlatują. E, I już potem ciężko się z powrotem, jakby wejść w ten turniej. Wejść w ten mecz z taką pełną motywacją, z pełnym skupieniem. I myślę, że to był dla mnie taki największy problem akurat w tym roku. I staram się właśnie tutaj też. E, jakby znaleźć sposoby na to, żeby, żeby to zapobiec, tak? Nie wiem, czy to może zrobić jakąś sobie drzemkę między meczami, albo po prostu spać dłużej, albo zrobić jakąś rozgrzewkę również między meczami. No nie wiem, ciężko powiedzieć na ten moment, ale, ale staram się tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie do tego problemu. No właśnie, drzemka tutaj może też się świetnie sprawdzić, bo drzemka ten stres mniejsza poprawia nastrój i, i bardzo dobrze wpływa na, na mózg, gdzie wiadomo, po 4-5 godzinach już jest jakieś tam zmęczenie. I taka drzemka mhm. tutaj, jeżeli byś takie drzemki robił, to polecałbym do 30 minut, ponieważ później się wchodzi w głębsze tak, fazy snu. Tak. Jest... A, znasz tak. Nasz temat, mhm. tak? Tak, to akurat znam, to wiem. Okej, okay, okej. Okay. No to tutaj widzę, że, że yy, też jakieś informacje są, więc super. Yy, dobra, czyli tutaj, yy, to przechodząc też do następnego tematu, mówisz, że kilka godzin trwa... Yy, nawet pewnie więcej. I jak to właśnie wygląda z aspektów takich fizycznych? Czyli przez te kilka godzin cały czas siedzisz bez ruchu? Czy starasz się, nie wiem, przejść cokolwiek, zrobić jakieś tam rozciągnięcia? Czy, czy rzeczywiście i jeszcze w kontekście odżywiania, czy też coś w międzyczasie jesz, pijesz? Jak, jak to wygląda właśnie w praktyce? Podczas turniejów, jakby zawsze mam taką zasadę, że muszę się przejść po, po pierwszej rundzie, znaczy po każdej rundzie, tak naprawdę. Więc, jakby każda runda składa się z dwóch meczów w FIFA, co daje ci około 30, między 30 a 40 minut grania. I po każdej rundzie staram się, czy to nie wiem, jak jest zimno, to się po prostu przejdę po domu. Jak jest, jak jest w miarę ok, to wyjdę sobie na dwór szybko, tak, żeby nie siedzieć cały czas w jednym miejscu. Nie lubię, nie lubię tego robić o jakieś rozciągania czy takie inne rzeczy to akurat, akurat tego nie robię podczas turniejów przynajmniej co do samego odżywiania to dużo wody ja piję bardzo dużo wody dzień w dzień nie wiem chyba, ale chyba każdy tak ma że jak ktoś gra i naprawdę się skupia myślę że większość graczy profesjonalnych tak ma że po prostu musi mieć coś cały czas pod ręką żeby się napić a co do jedzenia no to tutaj już Tutaj już bardzo zależy, tak? Jednak wiadomo, że jedzenie jest ważne. Jakby jem podczas turniejów nie chcę głodować. Tak naprawdę dla mnie głód podczas turnieju to jest coś. Jakby nic gorszego nie może się przydarzyć dla mnie, bo wtedy moje skupienie jest, jest zerowe. I myślę tylko i wyłącznie o moim pustym brzuchu. A... Ale też z drugiej strony nie chcesz się przejadać, tak? Bo wtedy jesteś taki ospany. No właśnie, Już właśnie. wtedy nie chce ci się w ogóle ani siedzieć, ani grać, ani tak naprawdę nic robić. Więc staram się tutaj. To dopełniać, nie wiem, jakimiś bananami, tak? Czasami jakimiś takimi, małymi, małymi przegryskami, które oczywiście są zdrowe, tak? Ale też, też mnie jakoś nie zapchają podczas, podczas tego turnieju. To też, to też ciekawe, bo e, głód mogły być wykorzystywany też jako coś do skupienia to jeżeli, jeżeli ten głód jest, jest na tyle, wiadomo, mocny, że, że nie myślimy o grze, no to to, to już na pewno za mocno, no, ale z drugiej mhm. strony właśnie też tak myślałem, że przejadanie się na to to już w ogóle jest totalnie po prostu zamulenie i, i jakiś tam czas reakcji dużo gorszy, więc to też jest y, ważne. A pod względem diety na co dzień, też jakichś może zasad y, dietetycznych, jakichkolwiek, nie wiem, pod względem ilości posiłków czy jakichś produktów y, przestrzegasz, czy y, to na tej chwilę nie ma jakiegoś tam dużego znaczenia? Nie, właśnie nie mam tego czegoś takiego. Nie mam żadnej takiej specyficznej diety. Oczywiście ja osobiście jakoś tam sobie patrzę, tak, co jem, i czasami mam moment, gdzie czuję, że chcę zjeść więcej. Czasami mam moment, że jem, jem o wiele mniej. Także no, w tym sezonie już naprawdę też miałem różne, różne takie epizody, gdzie pierwsze trzy miesiące jadłem. Nie to, że głodowałem, tak? Jadłem po prostu mniej. Tak, żeby mi wystarczało i schudłem wtedy kilka, kilka dobrych kilogramów. Teraz ostatni, ostatni tam miesiąc, czy półtora, jadłem tak już normalnie, można powiedzieć. Starałem się trzymać tą wagę, jaką mam. A teraz znowu wracam. Wracam sobie do tego. Troszkę jedzenia, troszkę mniej, troszkę ćwiczeń też do tego dołożyć, żeby troszkę sobie zrzucić kilogramów. Więc to jest, jakby tak. Po prostu mi się widzi w nie mamy żadnego nacisku od, od drużyn czy od, od menadżerów, żeby, żeby tutaj chudnąć tak i być, być jakimiś modelami. Ale wiadomo, że warto o siebie zadbać i, i tutaj nie, nie, nie obżerać się dzień w dzień, żeby to potem nie miało negatywnego wpływu na, na to, jak grasz. A czy jesteś w stanie właśnie jakikolwiek wpływ. Odżywiania czy, czy masy ciała, czy, nie wiem, czy tego, że więcej ćwiczysz odnieść na, na grę, czy nie jest to za bardzo zauważalne? Hmm. Wydaje mi się, że jest. Tak, wydaje mi się, że jest. No jednak, e, jeśli nie wiem, ktoś, e, zresztą kiedyś, nie wiem, czy każdy gamer coś, coś takiego przeżył, czy nie, ale kiedyś ta jakaś dieta fast foodowa musi ba wejść mhm. przez kilka dni każdemu graczowi, i no jednak czujesz, no nie czuję się najlepiej, no nie oszukujmy się. E, może niektórzy myślą, że to nie wpływa negatywnie na ich grę, e, ale na pewno wpływa to na to, jak się czujesz przez cały dzień, tak? E, mhm. Więc raczej wolisz, wolisz się czuć o wiele lepiej i czy to wpływa na grać, czy nie, dokładnie nie wiem, ale o, o wiele lepiej mi się trenuje, o wiele lepiej mi się już żyje już poza FIFO i po prostu mam większą jakby radochę z tego, co robię, tak? Gdy odżywam się. W miarę dobrze. No nie mówię, że muszę tutaj perfekcyjnie się odzywać, ale w miarę przyzwoicie. Mhm. Czyli aktywność fizyczną też to, to, jaką podejmujesz, to już sam decydujesz tak, to po prostu robisz bardziej dla siebie. Tak, tak. Dwa lata temu, gdy właśnie mieszkaliśmy w takim gaming house'ie tak, z Romą wtedy, mieliśmy, mieliśmy siłownię. Czy nie to, że my mieliśmy swoją, ale po prostu kupowaliśmy sobie tam karnety i chodziliśmy na siłownię mniej więcej. Co drugi dzień bym powiedział? I tu wiadomo, też nie było jakiegoś nacisku, że o, gracze muszę mieć mięśnie tak, muszą biegać kilometry i tak dalej, ale było to po prostu dla takiego. Taka odskoczna dla nas, tak, żeby jakby oczywiście poćwiczyć dać siebie wszystko na siłowni, ale głównym zadaniem było to, żeby troszkę się oderwać od, od domu, od komputerów, konsoli i tak dalej, żeby też właśnie ten umysł był. Um, czystszy, że tak powiem, nie wiem, to dobre określenie, ale um, po prostu lepiej przygotowany na, na następne tam treningi. Jasne, jasne, nie to, to, to zdecydowanie myślę, że przy takim stresie też, też to jest bardzo korzystne. Yy, a właśnie tutaj, z tego co pamiętam, w wywiadach mówiłeś, że fajnie wspominasz ten czas, gdzie mieszkaliście razem z zawodowymi gracza, yy, graczami w jednym, w jednym yy, domu. Jak, jak byś to ocenił z perspektywy czasu? To było spoko, czy... czy, czy nie, no, było, było ok, było ok. Było to bardzo fajne doświadczenie dla mnie osobiście, ale myślę że też dla wszystkich, którzy tam byli. Wiadomo, mieliśmy różne epizody, szczególnie odnośnie tej jedzenia, bym powiedział. Czasami mówię, teraz na tak wspominać, no, chyba każdy gracz kiedyś przeszedł dietę fast foodową przez kilka dni. Co, co tam się wydarzyło? I później. No mówię, no były od razu, od razu plany były, żeby to, żeby to zmienić, tak. Akurat to mi się bardzo podobało, w tym jak tam mieszkaliśmy, że jeśli ktoś widział, że coś mu się nie podoba, tak, albo coś, co powinno być zmienione, to jakby od razu się wszyscy zbieraliśmy i staraliśmy się to zmienić. Więc oczywiście początki może były troszkę cięższe, ale, ale mówię, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem szło to o wiele lepiej i to też było widać po naszych wynikach w sumie na na, na turniejach, bo ja tak naprawdę przez pierwsze cztery miesiące wtedy, to ja przespałem sezon, nie zakwalifikowałem się na żaden turniej, a, a później przez następne trzy nadrobiłem, nadrobiłem punktami i się prawie zakwalifikowałem na Mistrzostwa Świata. Byłem 18 na świecie. E, to było coś, coś mniej więcej przez dwa miesiące. Ze 118 miejsca wskoczyłem na 18, więc no było, była to spora różnica. I też się nauczyłem właśnie to, jak się, jak się powinno odżywiać, jak, jak to wpływa na mnie osobiście, już nie tylko na grę, ale na to, jak się czuję. I do tego mieliśmy właśnie psychologa tam, który, który nam bardzo pomógł mentalnie się przygotować na, na turniej. Mhm. A czy było, były jakieś tam sprzeczki, rzeczywiście kłótnie między wami? No bo pewnie mieszkając kilka osób razem dłuższy czas, no to może tak wyjść, że to jakieś tam mhm. konflikty. Czasami, czasami się pojawią. No, Myśleliśmy. Było tam trzech graczy, był trener i był menadżer w jednym domu, tak, pięć osób plus, wiadomo, psycholog przychodził do nas raz na tydzień, mniej, więcej, by nam pomóc. Więc no czasami się komuś coś nie podobało, coś chciał zmienić, no, wiadomo jak to jest, no, nie da się przeżyć rok w takim, w takim gronie bez, bez żadnych kłótni. Ale to nie, było, nie były żadne takie kłótnie, których nie dało się szybko rozwiązać. Każdy, każdego tem bardzo lubił. Mieliśmy bardzo fajny czas. Zresztą też mieliśmy jakieś tam nie wiem, wycieczki, niewycieczki, tak. Zostawaliśmy razem po turniejach. Także, no, mówię, no, byliśmy po prostu przyjaciółmi, tak? Wtedy nie było większego problemu. Ale to też nie znaczy, że nie było czasami źle i nie trzeba było czegoś tam pozmieniać. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o, o odżywianie tutaj głównie. Mhm. A przechodząc do, jeszcze do aspektu właśnie biohackingu i zdrowotnych, tutaj o diecie mniej więcej sobie opowiedzieliśmy. A, czy st stosujesz jakieś suplementy, może jakieś gadżety, triki jakieś inne yy, zdrowotne, czy, czy raczej tutaj tego, tego nie używasz? Mało bym powiedział, mało. Um, jakby nigdy nie byłem jakimś... Nie to, że nie powiem, że fanem, tak, bo ja do końca nie wiem... <grym> Nie, nie wiem dokładnie, jak to działa, ale no nie, nie brałem tego. Raczej sam sobie, czy to jadłem w różne rzeczy, czy nie, jakoś regulowałem sobie dietę, jeśli chciałem, czegoś innego, ale jakby takich typowo suplementów raczej, raczej nie brałem. Nie, nie byłem jakimś takim no, fanem, można powiedzieć. Mhm. A taki zdrowotny też jak witaminy, czy, czy może coś podsiłownie, jakieś białko i tego typu rzeczy, czy te, te, to też raczej niekoniecznie? Um, przeważnie witaminy, tak? E, białko się zdarzało. Um, szczególnie właśnie przy jakbyśmy tam w gaming house. Niektórzy mieli jakieś tam e, swoje zajawki, że tak powiem, na siłownie. Więc się więc próbowało. Ale ogólnie nie, raczej, raczej właśnie takie witaminy, jakieś takie rzeczy, żeby, żeby troszkę urozmaicić to, co, to, co sobie. Okej, okay, jasne rozumiem. No tutaj myślę, że to jest to jest znowu bardzo ciekawy aspekt, który. Może być tutaj wykorzystywany, ale znowu pewnie pewnie większość graczy nie, nie, interesuje tak, się nie interesuje się. Po prostu nie interesuje się właśnie, nie wie za bardzo jak to działa i też no wiadomo, żeby się przydało. Nie mówię, że nie, tak? Ale e, niektórzy to po prostu jakby olewają, po prostu nie lubią czegoś takiego. Że myślą, że to nie jest, nie jest potrzebne, przynajmniej na ten moment, o. It, tak. No i też tak jak mówiłeś, to tutaj ta, ta dieta, która często jest zła. Widziałem też trochę turniejów, no wiadomo, że zawodnicy nie mają jakiejś tam super formy, ale zdarzają się też grubsi i, i, i wiadomo, że to też pewnie mm -hmm. jest zależne od stylu życia, ale też od diety. I no często chyba wydaje mi się, że tak właśnie jest, że w esporcie właśnie ta dieta fast foodowa często wychodzi i też nie ma jakiegoś takiego dużego zwracania uwagi na zdrowie, a z tego co wiem też zawodnicy e sportowi szybko końcą, kończą karierę, tak, że to jest tam do 25 roku życia maks raczej dłużej się nie gra, jak to właśnie, to, to, to mnie ciekawi, jak to wygląda obecnie, czy z twojej perspektywy, czy to jest coś, co można dłużej robić, czy rzeczywiście to ciało, nie wiem, tam te refleksy, szybkość, umysł jakoś tam spada z wiekiem i nie można tego dłużej zawodowo robić na najwyższym poziomie? No jest, jest ciężko, bym powiedział, jest ciężko, szczególnie teraz, gdy ten e-sport... Yy... Jest o wiele bardziej popularny, prawda? Jest o wiele więcej ludzi niż nie wiem, za 10 lat temu, którzy myślą o tym eSporcie. O, może też bym spróbował być profesjonalnym graczem, prawda? Jakby no wiele więcej ludzi ma takie pomysły teraz niż, niż miało kiedyś tam. Mhm. Zresztą ja jestem jednym z nich, tak? No, ja wszedłem na, na scenę około 3-4 lat temu, to też już e-sport był, był popularny, bym powiedział, więc jest o wiele ciężej dla tych graczy już doświadczonych. Nie chcę powiedzieć starszych, bo to, że jest ktoś doświadczony, nie znaczy, że jest stary we sporcie, bo ludzie zaczynają naprawdę y, wcześnie czasami. <grym> y, więc może się okazać, że gość ma 21 lat, a już gra 5 lat tak, y, na scenie i jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Y, więc odnośnie takiego typowo wieku, do kiedy powinno się grać, powiedziałbym, że nie ma. Nie ma ograniczeń. Jest to nadal gra komputerowa którą można grać, może grać każdy. A wszystko zależy od tego, jak bardzo jest ktoś zdeterminowany, jak dobrze sobie radzi z tą presją, bo wiem, że sporo sporo graczy, szczególnie, szczególnie w tych latach. Woli raczej streamować, woli raczej tutaj robić jakiegoś YouTube'a, tak, dla widzów, niż, niż po prostu rywalizować. Bo jest to o wiele bardziej stresujące, jakby pochłania dużo czasu. Nie mówisz, że pochłania aż tyle jak takie normalne prace, tak? Dzień w dzień, ale jest to nadal spory taki wysiłek psychiczny. I niektórzy po prostu tego nie wytrzymują po jakimś czasie, niektórzy nie czują się z tym dobrze, i to może prowadzić do, do wielu różnych problemów, więc kończą o wiele szybciej niż powinni. No właśnie, no jest to, jest to bardzo duży stres, no to, to, to zdecydowanie można sobie łatwo myślę, że wyobrazić też, jeżeli od gry po prostu, od, od naszego wyniku zależy no, dużo, a tutaj właśnie też yy, gra też sprawdza można jakieś tam poradniki, jak, jak grać i tych poradników. E, FIFA jest mnóstwo, jest mnóstwo kompilacji w ogóle wszystkiego, więc ten temat na YouTubie e, jest bardzo mocny. Jakoś tam na Twitchu nie siedzę, ale podejrzewam, że też dużo, dużo streamingów jest e, i pewnie też jest to jakaś jedna z popularniejszych gier pod względem samych streamów, nie? Jest, jest. Akurat z FIFA jest ten problem, że ona, jakby jej popularność jest zależna od tego, jaki mamy miesiąc, tak? Kiedy wyszła gra. FIFA mniej więcej wychodzą zawsze pod koniec września, początek października, więc od tego momentu do powiedziałbym końca roku, tak? Do grudnia, jest jedną z najbardziej popularnych gier na Twitchu, jeśli ktoś streamuje. A później już z każdym miesiącem jest coraz gorzej, bo każdy czeka na nową grę. Już no tak, tak. jakby spada zainteresowanie tą grą, tak, czekają na następną, i wtedy jest coraz mniej widzów. I to już nie mówię tylko o sobie, tylko naprawdę chyba u każdego to widać u każdego jednego streamera FIFA. Ale no ogólnie jest teraz bardzo dużo, dużo ścieżek dla, dla profesjonalnych graczy czy to FIFA, czy to innych gier. Bo oczywiście można nadal kontynuować, prawda? Można zostać trenerem, można zostać jakimś analitykiem czy komentatorem, można również zostać właśnie content creator, tak? Jak to ludzie mówią po angielsku. Czyli robisz właśnie na, czy to na Twitchu, czy to na YouTube, już tutaj cały swój czas poświęcasz na, na content, tak? Zamiast na rywalizację. Co mówię, co akurat wiele. Widziałem, wiele ludzi robi w innych grach, żeby odejść od tej takiej presji, bo po prostu po kilku latach już jej nie wytrzymują. No właśnie, tutaj też pod względem tego wieku stresu, to, to też jestem ciekaw, bo tak jak widać to ogólnie we wszystkich sportach, a w piłce nożnej standardowej, to też bardzo. Kiedyś, no, na przykład Zbigniew Bonnie, szczególnie inni piłkarze przed trzydziestką przeważnie karierę kończyli i też jakieś tam aspekty zdrowotne no, zupełnie inaczej wyglądały często, już było dużo kontuzji. A dzisiaj widzimy na przykład Roberta Lewandowskiego, ale też Ronaldo czy Messiego po 30 i planują jeszcze grać długo, już nie mówiąc na przykład mm -hmm. o Zlatanie Ibrahimoviću, który ma ponad 40 lat i też jest w super formie, więc wydaje mi się, że ten po prostu, wiadomo, że cała otoczka właśnie zaczynając od diety, od jakiejś tam rehabilitacji i tak dalej wpływa, że to zdrowie fizyczne jest dłużej można utrzymać chociaż też teraz zawodnicy dużo częściej grają, więc jest dużo, dużo zmiennych, ale wydaje mi się, że w e sporcie jako że to jest bardzo młody sport właśnie, ja też zaczynałem w pierwszą FIFA, którą grałem, to chyba była 2001, no to wiadomo, że nawet nie można było przez neta w to grać, y więc ten esport długo, długo się rozwijał i jest to nowa dziedzina, ale jestem ciekaw, czy właśnie jeżeli to się rozwinie, wiadomo, też jest dużo więcej sponsorów, dużo więcej pieniędzy, no y z esportu to no ten LOL jest chyba takim zdecydowanie naj najpopularniejszymi tam są największe pieniądze, ale też jeżeli będzie mm -hmm. się to rozwijać, to podejrzewam, że będzie się dbać tak, żeby gracze grali dłużej, tak, żeby yy, nie wiem w wieku 30 lat może, można było te formy utrzymywać, więc pewnie jakieś tam techniki są, ale to, to będziemy się rozwijać myślę, że myślę, że z czasem i ten e-sport też no, będzie bardzo popularny, no, też wśród młod, młodszych ludzi, ludzi wiadomo, że. Yy, Młodzi ludzie bardzo dużo grają i, i też lubią oglądać to, i, i, i zawodników, więc, więc pewnie to się będzie bardzo, bardzo mocno rozwijać. Zawodników będzie więcej, tak jak też, też, też sam odczuwasz, jest, jest większa konkurencja. Nie? I to się będzie chyba tylko, tylko zwiększać z czasem, no bo też jeszcze teraz z pandemią, to już w ogóle yy, mnóstwo osób na pewno na jakiś tam e-sport e się zdecydowało i przeszło. No tak, zdecydowanie. Jeszcze tutaj. Właśnie, jeśli ja, ja zawsze porównuję piłkę nożną ze sportem tak, że oczywiście nie mówię tutaj o Robercie Lewandowskim czy Ibrahimowiczu, no bo oni zostają na tym topie przez całą swoją karierę, prawie, prawda? Mhm. Jakby to są te evenementy i we sporcie też są tacy ludzie, którzy zostaną bardzo długo na topie, ale standardowy piłkarz mm, nie skończy kariery swojej tak szybko, ponieważ ma o wiele więcej możliwości niż sportowiec. Ma o wiele więcej lig, ma o wiele więcej klubów, tak? Więcej mhm. krajów. Jakby nawet w samej Polsce, tak? Mamy Ekstraklasę, pierwsza liga, druga liga, trzecia liga i tak dalej. Um, jeśli coś nie wyjdzie w Polsce, no to też jest szansa na to, że będzie w innym kraju, prawda? Więc jakby, dopóki jakiś klub go chce, nawet z tych gorszych lig, to raczej nie będzie chciał kończyć swojej kariery, prawda? Tak mhm. z niczego. Jeśli będzie widział nadal szansę na poprawę swojej gry i na poprawę swojej formy, to będzie to tego się trzymał. W sporcie Często nie mamy takich możliwości. We sporcie, jak jesteś dobry, to oczywiście jesteś w drużynie, ale jak jesteś słabszy, masz jakiś słabszy sezon, to może być tak, że grasz rok dla siebie, tak. Nie dostajesz miesięcznej pensji, nie dostajesz tak naprawdę niczego, po prostu sam, sam jesteś z, tym, z tymi wszystkimi turniejami, z tą całą presją, tak, i nikt ci tak naprawdę nie pomaga, oprócz Twoich przyjaciół. Więc jest to o wiele ciężej wytrzymać. I mentalnie, i finansowo, niż, niż na przykład granie, granie w piłkę nożną, tak, mimo że grasz na jakimś tam niższym poziomie. Więc mi się wydaje, że to jest. Y... Oczywiście, tak jak mówię, nie dla każdego, bo są eventy, są ludzie, którzy zostają na topie, ale dla takiego przeciętnego gracza jest to spora różnica, y... żeby zostać tak dłużej w sporcie. To też bardzo ciekawe, że ilość klubu determinuje, nawet nigdy o tym w ten sposób nie pomyślałem, że ilość alternatyw, bo na Polską Ligę to nie, nie traktuję jako, no, jako jakąś dobrą, raczej, raczej bardzo, bardzo średnią mm -hmm. albo wręcz słabą, ale każdy zawodnik też teraz y, popularny nawet poza formą może sobie iść do Chin czy do Stanów nie I po prostu robić też pieniądze mm -hmm. i grać sobie po prostu y, niezależnie od poziomu, a tutaj tak jak mówisz w esporcie nie ma tego tak, na tej chwilę. Y, nie ma alternatyw za bardzo, tak, i nie ma tego wsparcia. To, to, to też będzie się pewnie rozwijać dopiero. Tak, plus jeszcze, jeśli mogę dodać, no to mm -hmm. każda drużyna, tak, ekstra klasa pierwszej liga, druga liga potrzebuje 11 zawodników na boisku, plus no tak. prawdopodobnie drugich 11 na ławce i na rezerwach, tak. A drużyna we sporcie potrzebuje dwóch, A może mieć więcej, tak, ale drużyna fifowa nie musi mieć więcej graczy niż dwóch. Dwóch jest zupełnie wystarczająco, więc. Tych nie tylko że drużyn jest mniej, to oczywiście ludzi, którzy drużyny potrzebują, też jest mniej. Yy. Także no, je, jest to spora różnica i tak jak mówię, no jeśli ktoś jest dobry, no to zostanie na tym topie. Tak jak Zlatan mówić tak Robert Lewandowski i w e-sporcie też tacy będą. Ale dla takich przeciętnych graczy w e sporcie jest o wiele mniejsza szansa na utrzymanie się i na wytrzymanie tej presji niż w piłce nożnej normalnie na boiskach. Okej, okay. to, to, to też mega ciekawe na no zdecydowanie tutaj w piłce nożnej, do tylu jest zawodników. A jeszcze takie y, ostatnie, myślę, że pytanie związane z samą FIFA. Y, ciekawi mnie ta instytucja trenera, bo tutaj mówiłeś o tych trenerach, z tego co wiem, to są y, ludzie, nie wiem, 2-3 lata starsi od zwykłych zawodników, tak jak byli, byli na przykład zawodnicy pod tym względem. Jak to, jak to wygląda w ogóle praca trenera, na czym polega, jak to w ogóle wygląda? A? To zależy. E, oczywiście większość jest, jest starsza, tak? E, większość jest jakimiś e, e, byłymi graczami, można powiedzieć, ale to też e, też nie jest jakaś taka zasada. Jest to dosyć nowa pozycja, która się nadal rozwija, szczególnie w FIFE. Myślę, że w takich, że jak, e, jak LOL jest to już o wiele bardziej rozwinięte niż u nas, ale no mówię, no nadal jest. E, Jakiś tam popyt na trenerów, jest jakaś szansa, żeby zostać tym trenerem. I tak jak w piłce nożnej są dwa rodzaje trenerów. Jest trener, który grał, jest byłym graczem i teraz szuka czegoś innego. Lub jest osoba, która oczywiście gra coś w FIFA, tak, ale nie była nigdy profesjonalnym zawodnikiem i po prostu bardzo dobrze zna się, na grze, analizuje różne mecze, analizuje różne taktyki, zagrania, schematy i po prostu. Jest taką no, encyklopedią, można powiedzieć, dla ciebie, tak? <grych> jakby powie ci wszystko, co, co działa e, z jego punktu widzenia, i wtedy można to wdrażać jakby w swoją, w swoją grę. Także ja aktualnie mam również trenera tutaj e, w Tundrze. Miałem trenera w Romie wcześniej. Także nie wiem, no pracuje się, pracuje się dobrze dla mnie. Jest to zawsze jakaś pomoc. E, oczywiście. Jeśli chodzi o to mentalne podejście, no to wiadomo, że taki psycholog da ci więcej, tak? Ale jeśli chodzi o typowo grę i przygotowanie się typowo na jakiegoś przeciwnika, lub przygotowanie jakichś innych różnych schematów do swojego meczu, no to wtedy taki trener zawsze mieć taką fajną, inną perspektywę, tak, która ci może pomóc, O, Może tak to bym określił. Jasne, jasne, to też ciekawe. OK, i na koniec przechodząc do pytań takich związanych właśnie ze zdrowiem. Jestem ciekaw, czy masz może jakieś swoje konkretne rutyny, czy, czy może jakieś rzeczy, które pomagają tobie właśnie w grze na wysokim poziomie. Nie wiem, czy to właśnie chodzi o odżywianie, o picie wody, czy może wstawanie o jakichś godzinach drzemki, czy, czy jakieś inne rzeczy. Czy raczej do jakichś konkretnych rzeczy takich fajnych, które mogliśmy tutaj. Takich wskazówek, które mogłyby się przydać też innym. Raczej nie masz takich konkretnych jakichś mhm. jakich rzeczy czy rutyn, czy, czy, czy nie wiem, gadżetów, czy czegokolwiek. A nie no, mam, powiedziałbym, że całkiem, całkiem sporo w sumie. Mhm. <grafy> Jakby już rutyny rutynami jestem. Taki tro... Nie powiem, że taki super przesądny, tak, ale w jakieś tam rzeczy wierzę, więc nie wiem, tak mówiono Wcześniej już mówiliśmy o tym, 7 godzin snu, mniej więcej mhm. przed turniejem. Ja również gdzieś jak wyjeżdżam, tak, mamy gdzieś turnie w, w innym kraju, oczywiście teraz, teraz nie mamy, tak? Ale jak mieliśmy przed, przed wirusem to zawsze dzień przed pierwszym dniem turnieju e, musiałem wyjść sobie na spacer, przynajmniej pół godziny, e, żeby tak, żeby się rozluźnić, nie wiem, żeby zobaczyć jakieś miasto, ale po prostu nie myśleć o tym, co mnie czeka, tak? Przez weekend. E, a co do już samych turniejów, no to nie wiem, takie głupie, głupie rutyny, typu jak już się zdecyduje na... Załóżmy skarpetki Pumy, to mhm. muszę zmienić skarpetki Pumy przez cały weekend, tak? Mhm. Oczywiście nie te same, zmieniam skarpetki, ale musi być ta sama marka, żeby sobie tutaj nikt nie pomyślał. Um, jeśli chodzi o buty, jeśli gram w butach pierwszy mecz turnieju, to już potem cały turniej gram w butach. Jeśli gram pierwszy mecz w klapkach, to gram potem cały w klapkach turniej. Um, naprawdę takie głupie, głupie rutyny. Um, ale to mi pomaga, jakby się skupić i nie myśleć o tym, że nie wiem, na przykład przegram, bo coś zmieniłem, tak. Jak coś wychodzi, to po prostu tego nie zmieniam i wtedy czuję się swobodnie, mimo że nie gram u siebie w domu, tylko jestem w jakimś innym totalnie miejscu, w którym nigdy nie byłem. I tak, takie małe detale po prostu pomagają mi się skupić i, i wygrywać różne mecze. Jasne, czyli jak zwykle wracamy do mindsetu, nie? że to jest wszystko, wszystko mindset, że to jest wszystko w głowie zdecydowanie. Tak jest. E, a jeszcze z takich zdrowotnych, ostatnie pytanie, czy y, wykonywałeś może badania krwi, czy tutaj takie rzeczy monitorujesz? No właśnie to chcę zmienić akurat, e, bo dawno nie robiłem takich badań. E, oczywiście jak byłem, jak trenowałem w klikaniu się bohatów, no to co pół roku były takie badania robione, e, było to dosyć standardowo, ale odkąd jestem właśnie graczem sportowym to, to nie robiłem. Jedyny taki przypadek wydaje mi się to może raz jak byłem w Romie właśnie dwa lata temu robiliśmy jakieś badania ale ogólnie ogólnie właśnie na to tego nie robiłem i też jakby nie wiem czy jest coś nie tak czy nie prawda. No, oczywiście czuję się dobrze ale ale nie sprawdziłem tego więc chciałbym chciałbym to zmienić akurat to jest coś o czym o czym myślałem dosyć niedawno nawet. więc. A to ciekawe, to ciekawe. Tutaj też wiadomo, że, że yy, można się czuć dobrze, ale można też to zoptymalizować, może coś tam w wynikach poprawić, więc to też, też jak najbardziej zawsze, zawsze fajna kwestia. Ja tutaj polecam, wiadomo, raz w roku na pewno wykonywać badania, Dokładnie. jak ktoś jest zdrowy, a, a jak ktoś, ktoś jakiś tam ma problemy, no to wiadomo, że częściej to już, to już indywidualnie. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję za udział. Bardzo ciekawy podcast, yy, zupełnie inna tematyka. Więc myślę, że tutaj możemy wyciągnąć właśnie, no główny wniosek i tak jest, że, że przede wszystkim głową tutaj pracujemy, prawda, i właśnie redukcja stresu i wszystkie inne metody tutaj bardzo, bardzo pomagają. A ciebie znaleźć można tak, na, na Twitchu, na Twitterze i na Instagramie, na Facebooku chyba też, na fanpage'u, tak? Tak jest, tak jest. I czy gdzieś jeszcze, czy to są te główne rzeczy? Eee, jeszcze YouTube i TikTok, też mało używam, ale, ale zawsze można. Daj mi FIFA wszędzie. Tak. Mm -hmm. To będą linki do wszystkiego. W opisie na YouTube widziałem, że robisz też takie poradniki, na przykład jaką taktyką grać, tak, jakieś takie też bardziej, nie wiem, no z taktyki, nie, niekoniecznie też z samego grania, jakieś tam wrzucasz gry, nie? Tak jest, tak jest. Czasami, czasami się pojawią jakieś fajne filmiki, choć ostatnio z tym problem. Okej, okay, czyli tutaj można można tam spotkać. Z tego co widziałem, no nie jesteś jakoś tam na Instagramie, na innych mediach, chyba na tym Twitterze najbardziej najbardziej aktywny, bo to jest chyba taki sportowy, najlepszy, najlepszy kanał do komunikacji, nie? Tak, tak. No ja jestem osobiście znakomą osobą, która nie lubi do, robić sobie zdjęć, różnych selfie, więc dlatego ten Instagram jest troszkę taki nieaktywny, tak samo TikTok, ale zawsze raz na jakiś czas. Jak były turnieje, to wrzucałem, tak, bo było coś ciekawego. Teraz jak jest, jak jest COVID, to to są troszkę, troszkę nudy, więc na Twitterze przeważnie wrzucam jakieś różne, różne wpisy. Tak, można na przykład y komentarze dotyczące polskiej reprezentacji. O, Jagra dokładnie. Organizacja Polskich, polskiej to zapraszam. Tak, tak, tak. tak, tak. Y humorystycznie. OK, bardzo ci dziękuję Damian jeszcze raz do usłyszenia i, i dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się podobało.